To jest obraz, który ma jakąś nadzwyczajną wagę. Ostatni obraz, malowany, kończony w dniu śmierci. Nigdy nie podpisany, bo już tego nie zdążył zrobić, ale zdążył rozesłać znajomym fotografię tego obrazu, więc zamknął nad nim pracę. Obraz, który zamyka jego twórczość i wydaje się, że można byłoby się domyślać, że zapowiada coś nowego, coś odmiennego w dalszym jego malarstwie. Byłem studentem historii sztuki w Lublinie na Kulu. Pierwszy raz wróciłem do Wielkopolski, bo przecież nie z Sanoka pochodzę. Wróciłem do swojego domu na przerwę związaną ze świętami Bożego Narodzenia. No i jak zwykle, korzystając z okazji, wyskoczyłem sobie do Muzeum Narodowego w Poznaniu, gdzie była akurat wystawa sztuki współczesnej i zwiedzając, oglądając te obrazy, nagle zatrzymałem się przy obrazie podpisanym Zdzisław Beksiński Sanok. Już chodziłem z dziewczyną Sanoka, więc zaraz po powrocie na studia pytam się, znasz takiego Zdzisław Beksiński Sanoka? No pewnie, no jesteśmy w bardzo bliskich kontaktach, jak przyjdziesz do Sanoka, to go odwiedzimy. No i tak się stało. Do Sanoka przyjechałem w lecie, w pierwsze wakacje. No jedną z tych dodatkowych atrakcji to było pójście do mieszkania mistrza. Byliśmy oboje z żoną w Łodzi na wakacjach i wstąpiliśmy do BWA i tam zobaczyliśmy wystawę Beksińskiego, która na nas zrobiła ogromne wrażenie. Nie umieliśmy jeszcze określić tego wrażenia i nie bardzo wiedzieliśmy, kim jest ten malarz, ani co to właśnie. To było tak, coś tak unikalnego, że potem latami żeśmy wspominali to, aż wreszcie ktoś nam powiedział, wiem o kim mówicie, ten facet się nazywa Beksiński i jego można kupić w Galerii Wal w Warszawie. No więc zaraz po tym, żeśmy pojechali do tej Warszawy, kupiliśmy od Wal tam kilka obrazów, no i staraliśmy się jakoś z Beksińskim spotkać. Byłem na studiach wtedy, na dziennikarstwie, chyba na pierwszym czy na drugim roku i pomyślałem sobie, że chciałbym robić duże wywiady z artystami, ale nie bardzo miałem doświadczenie, prawdę mówiąc, poszedłem do, przechodziłem ulicą Lwowską w Warszawie, redakcja miesięcznika Literatura, wszedłem, powiedziałem, że chcę się spotkać z panem redaktorem naczelnym, to był pan Jacek Syski. Bardzo zdziwiła się sekretarka, ale wpuściła mnie i ja bym powiedział, w jakiej pan jest sprawie, a powiedziałem, ja chciałbym mieć u pana swoją taką kolumnę, chciałbym robić do każdego numeru wywiady z artystami. A jakie pan ma doświadczenie? No mam, jestem dziennikarzem, co nie do końca było prawdą, bo ja właściwie zaczynałem. I on powiedział, on to wyczuł od razu. I powiedział, mówi, proszę pana, my się staramy od paru lat o rozmowę ze Zdzisławem Beksińskim. Jeżeli pan zrobi rozmowę z panem Beksińskim, to ja oddaję panu rubrykę, będzie pan mógł w każdym numerze mieć swój wywiad z osobą, z którą pan chce rozmawiać. I zacząłem wymianę najpierw listów taką drogą tradycyjną, pocztową, gdzie nie było tak, że Beksiński odmówił rozmowy, ile jakby stwarzał trudności. Niesłychanie urzekł mnie ten dom, atmosfera i ci ludzie. Natomiast absolutnie nie urzekło mnie malarstwo. Miałem takie nawet powiedzenie, że to jest absolutnie genialny artysta, ale słaby malarz. W moim przypadku zaiskrzyło co do osoby i uwielbiałem go odwiedzać. Oczywiście byłem ciekaw każdego następnego obrazu, ale przełamywałem, czy przekonywałem się do niego jednak, powiedziałbym, z czasem. Można powiedzieć, że nawet no, gdzieś w głębokich latach 80., jak to malarstwo też dojrzewało artystycznie, również i od strony technicznej ono dojrzewało, że wtedy już powoli stawałem się zwolennikiem. No, a te obrazy z lat 90., te moim zdaniem najbardziej dramatyczne, najbardziej takie osobiste, to już uznawałem za wielką sztukę i uznaję do dzisiaj.
Zadziałały chyba na nas bardzo emocjonalnie, bo są to obrazy, które mają niezwykłą atmosferę i wydaje mi się, że chyba tego w ogóle poszukujemy w pierwszym kontakcie, niezależnie od techniki, od tego, co obrazy przedstawiają. Naprawdę tak jest. Poszukujemy atmosfery. To musi tutaj gdzieś w żołądku, tutaj, prawda, poruszyć. I wydaje mi się, że to chyba tak. Było właśnie to. Atmosfera była jednym z tych najważniejszych elementów, które nas skusiły, ale jednocześnie niezwykła technika to tego już potem i charakter fantastyczny. Tak, bo tak, jednak, niezwykła wyobraźnia. Tak, niezwykła twórcy, wyobraźnia oczywiście. Tego człowieka. Potem się zawiązała jakaś przyjaźń z nim. Wprawdzie to była burzliwa przyjaźń, dlatego, bo jak to odkrywam teraz w dzienniku jego, który wyszedł, to on tam na mnie psioczył, ale ta przyjaźń przetrwała, później wznowiła się potem, bo najpierw była jakiś, na pewien czas się wstrzymała, później się wznowiła i już trwała do końca jego życia. Jest faktem, że Beksiński nosił w sobie od dzieciństwa chyba taką mroczną zadumę związaną z przemijaniem. Ta sztaluga za nami, że to było miejsce właściwie rozprawiania się z tym wszystkim. Zwykły dzień jest człowiekiem bardzo pogodnym, mającym swoje ulubione różnego rodzaju przyjemności. Człowiekiem, który jest niesłychanie rozmowny. Powiedzielibyśmy, jest gadułą, ale ta gaduła jest dowcipną gadułą. Zawsze ma jakieś dykteryki do powiedzenia, albo zawsze dowcip sytuacyjny spontanicznie niejako wychodzi przy różnego rodzaju rozmowach. Nie ma nic ponuractwa w tym człowieku. I wszyscy, którzy go pamiętają, pamiętają go właśnie takim. Na zewnątrz on był zupełnie innym człowiekiem, spokojnym, miłym, dowcipnym, inteligentnym, błyskotliwym, więc to było zaskakujące. Nigdy nie sprawiał wrażenia osoby emocjonalnej. To znaczy w ogóle nie... Jakiś ten smutek, rodzaj, nie wiem, jakiegoś pożegnania czy żałoby, to musiało być w środku. Ja w ogóle miałem wtedy jakieś kontakty z nim, ale zupełnie nie pamiętam tego zewnętrznie. Jakby nie dawał sobie, ale w ogóle on był taką osobą, która chyba nie bardzo dawał po sobie poznać, co czuje w środku, zwłaszcza jeżeli to było osobiste czy intymne. Mimo, że nie był taki emocjonalny, jednak sprawiał wrażenie takiego uroczego człowieka, bardzo grzecznego w każdym razie, nie jakiegoś artystę, który ma fochy i nie wiem. Te trudności, które stwarzał, no to były jakieś techniczne sprawy, ale raczej bardzo takiej grzecznej osoby. Jak się napisze, to ci należy odpowiedź i odpowiedzieć należy sensownie, bo jak już się odpowiada, to nie zdawkowo i tak dalej, więc to było wszystko w takiej formie, której dzisiaj już właściwie, którą mało dzisiaj kto zachowuje. On o wszystkim potrafił gadać, a ponieważ był to bardzo inteligentny człowiek, mający świetną pamięć, więc ta rozmowa mogła dotyczyć najróżniejszych dziedzin, niekoniecznie sztuki. On się doskonale znał na psychiatrii na przykład, czy na komputerach. On miał bardzo szerokie pole zainteresowań. I jak ja się znałem, powiedzmy, trochę na ekonomii, na prawie, to on też zawsze bardzo chętnie tego wszystkiego wysłuchiwał. I rozmowa była bardzo ożywiona. Zawsze z żoną żeśmy najpierw kupowali pączki u Bliklego i szliśmy z pączkami do Zdzisi. My nazywaliśmy ją Zdzisia, dlatego, bo moja żona twierdziła, że my jesteśmy jak małżeństwo, które się kłóci bez przerwy i który nie może bez siebie żyć.
muzyka była dla niego na pierwszym miejscu. Gdyby miał pewnie jakiś talent, nie wiem, wirtuozowski, to na pewno ta rodzina kształciłaby go jeszcze przed wojną w jakimś takim kierunku. Zresztą uczyli go grać na pianinie. I być może, że mielibyśmy wybitnego muzyka, może kompozytora, pewnie nawet bardziej kompozytora niż wirtuoza. I to marzenie takie niezrealizowane, ta miłość do muzyki i ta wyobraźnia muzyczna, ona cały czas w nim tkwiła, stąd przez całe lata żmudnie tworzy ten swój sprzęt magnetofonowy, żeby powstało studio, żeby on mógł bawić się dźwiękiem i żeby z tego dźwięku może nawet powstawały jakieś kompozycje muzyczne. Z tego dźwięku żywego, nagranego, przetwarzanego potem na różne sposoby. Ja myślę, że gdyby wtedy już była dostępna technika cyfrowa, obawiam się, że moglibyśmy nie mieć malarza, tylko moglibyśmy mieć właśnie jakiegoś Klausa Schulza albo kogoś w tym rodzaju. Ta muzyka elektroniczna na pewno wciągnęłaby go niesłychanie. Lubił jeździć na Plac Konstytucji do Burger Kinga i zamawiać największe jakieś, nie wiem, Big Maci. I pamiętam, jak siedzieliśmy w takim Burger Kingu nad... To były obiady takie dla mnie, dziwne to jest, ale to były takie normalne obiady Beksińskiego, puszki i taki fast food. I jak siedzi z tym dużym burgerem, tak wbija szczęki w to i taki jest cały szczęśliwy, bo mówi, pamiętam to zdanie, mówi, wie pan, mówi, ja uwielbiam jeść uszami. On cierpiał na cały szereg fobii i strachów najróżniejszego rodzaju, więc te strachy zapisywał sobie. I tym się jakoś wyładowywał i w ten sposób powstał ten jego dziennik. Oczywiście miał fobię na temat pająków. Wrzeszczy na cały głos. Zosiu, Zosiu, pająk tutaj chodzi, ale ty go nie zabijaj, tylko ty go wyrzuć za okno. Wydaje mi się, że to, co ludzie sobie usiłują zinterpretować albo wyciągnąć z obrazów, w zderzeniu z sytuacjami, które nastąpiły w rodzinie, jakby przedwczesną, a przecież zupełnie normalną śmiercią żony, ale już z samobójstwem i z morderstwem, zostało tak się nawarstwiło, że nagle chce się widzieć tego Beksińskiego jako coś, jako fantastyczny twór z jego obrazów. Często się już z tym stykał, że przyjeżdżając, już stawał się coraz głośny, więc przyjeżdżali ludzie, przyjeżdżali krytycy i tacy zdumieni. Jak co? Myśmy myśleli, że to będzie jakaś ciemna buda, pajęczyny. On brudny, śmierdzący, długowłosy, jakiś rozchełstany w tym wszystkim, na pewno z narkotykami gdzieś na boku, a jak nie narkotyki, to przynajmniej zalany wodą i tak dalej. Taki obraz sobie ludzie stworzyli, patrząc na jego dzieła. No nic bardziej mylnego. Można powiedzieć, że Zamek Sanocki jest miejscem, w którym realizujemy spadek po artyście. Mamy tych prac kilka tysięcy, około 6 tysięcy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego pokazywać. Zresztą nikt nie byłby w stanie tego oglądać. Nasza kolekcja, którą pokazujemy, liczy około 650 prac. Wszystkich od wczesnych gryzmołków małego Zdzisia, któremu mamusia wsadziła do ręki ołówek i on jakieś znaki swojego istnienia zaznaczył poprzez rysunki te wczesne jeszcze młodego chłopca, którego różne rzeczy pasjonowały, aż po próby artystyczne. Wtedy, kiedy jeszcze nie wiedział w ogóle, że będzie malarzem, że będzie artystą, fotografie, rysunki już, w którym widać mierzenie się ze swoimi mistrzami. No i wreszcie to, co było istotne, sztuka abstrakcyjna, rzeźba, okres fantastyczny.
Były to chyba wczesne lata 90. Jakieś początki lat 90., kiedy dyrektor galerii telefonicznej, ile pamiętam, z nieśmiałym zapytaniem się do mnie zwraca, czy przypadkiem nie można byłoby Beksińskiego pokazać w tej galerii. No i w ten sposób dochodzi do tego, że dwa razy Beksińskiego pokazujemy w Częstochowie. I jedna i druga wystawa ma olbrzymią frekwencję, o czym oczywiście komunikuję panu Zdzisławowi. I on oczywiście jak zwykle mi nie wierzy, tak niedowierzająco, ale gdzie? Przecież on to tworzy dla siebie, może jeszcze tam parę osób mogłoby, ale żeby tłumy na wystawie, to jakoś nie chcę mu się w to wierzyć. Ale jednocześnie wykorzystuję chyba tą informację trafnie w przekazywaniu tego panu Dmochowskiemu, ponieważ wkrótce się okazuje, że Dmochowski wybiera się do tej Częstochowy i uzgadnia z dyrektorem utworzenie tam galerii. Beksiński na to reaguje paniką. Ja oczywiście go uspokajałem, mówiąc, że że dobrze, że trzeba się cieszyć z każdej inicjatywy. Przez ponad 9 lat była to wystawiana część naszej kolekcji Beksińskiego, która teraz pojechała do Krakowa. Może Częstochowa jest nam wdzięczna, żeśmy użyczyli tych obrazów. Tak, my jesteśmy wdzięczni już Częstochowie, że je w taki sposób przyjęła. Twórczość i talent Zdzisława Beksińskiego towarzyszy Miejskiej Galerii Sztuki już od ponad 10 lat. Przez tą dekadę mieliśmy zaszczyt prezentować 50 wielkoformatowych jego obrazów oraz rysunków oraz ponad 100 fotografii, 100 mniejszych rysunków i grafik, które sukcesywnie prezentowaliśmy rzeszy naszych widzów. W maju zmieniliśmy ekspozycję na unikatową kolekcję sprowadzoną prosto z Paryża dzięki uprzejmości i kontynuacji współpracy między państwem Anną i Piotrem Dmochowskimi. Ta unikatowa kolekcja to 30 obrazów i 30 rysunków heliotypii i grafik Zdzisława Beksińskiego. Prezentujemy ją nieprzerwanie w pomieszczeniach naszej galerii, noszącej tytuł Drugie Muzeum Zdzisława Beksińskiego. Tej wystawie towarzyszą wydarzenia kulturalne odbywające się, promujące tęże unikatową kolekcję. To w lutym odbywające się spotkania o Beksińskich inaczej. To październikowe spotkania i weekend, przede wszystkim spotkanie z przyjacielem Zdzisława Beksińskiego, historykiem sztuki, wielkim znawcą tematu, spadkobiercą testamentu Zdzisława Beksińskiego, dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku, panem Wiesławem Banachem. Promocja książek. Jarosław Skoczeń przedstawi Zdzisława Beksińskiego w swoich dziennikach dzień po dniu. Prezentujemy również film Ostatnia rodzina w reżyserii Matuszyńskiego, który zebrał świetne nagrody i świetne recenzje. Także Zdzisław Beksiński wciąż żyje w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, z czego jesteśmy bardzo dumni. Bardzo się cieszymy, że Kraków, Nowa Huta, Nowochódzkie Centrum Kultury dołączyło do tego grona miejsc w Polsce, gdzie można podziwiać twórczość Zdzisława Beksińskiego. Państwo dmochowscy poszukiwali innego miejsca w Polsce dla swojej kolekcji. No i tak do tego doszło od informacji w internecie, czy też artykułu prasowego, aż do gotowej galerii, do weekendu otwarcia. I zaprosiliśmy tutaj panią Agnieszkę Glińską, dyrektor artystyczną Art Color Ballet, do tego projektu. Ona to wszystko wymyśliła. Ona miała pełną swobodę, jeśli chodzi o scenariusz, reżyserię tego spektaklu. Ona stworzyła ruch sceniczny, ona zrobiła body painting, bo jest w tym specjalistką. I do tego, jak doszła muzyka Nikoli Kołodziejczyka i fantastyczne wizualizacje, no to mieliśmy efekt w postaci spektaklu Kryptonium 27.
mamy wspaniałą kolekcję Anny i Piotra Dmochowskich, która zbudowana jest z niezwykle cennych obiektów. Posiadamy 100 rysunków, 100 fotografii i 50 obrazów. Przekrojowo jest to wystawa, można powiedzieć, i kolekcja, która określa Beksińskiego w sposób niemalże retrospektywny. Beksiński nie tytułował swoich prac, w związku z tym kolekcja, którą posiadamy, ma oczywiście fantastyczne przewodniki, czyli katalogi. I w katalogach możemy śledzić zarówno techniki, jak i rok powstania. Natomiast na ekspozycjach oglądamy same dzieła. Takie było życzenie artysty za życia i my je utrzymujemy jako ta idea, której przyświeca wolność twórcza i przede wszystkim wolność dla odbiorcy. Żadnych narracji ze strony artysty. Asanok to takie źródło tej twórczości, miejsce, gdzie ona się wytrysła naprawdę, choć Beksiński pierwsze myśli o tym, żeby rysować, malować miał w Rzeszowie. Cenię sobie twórczość i znam ją Jerzego Satanowskiego, kompozytora, który zarazem jest koneserem sztuki. I w jego osobistych zbiorach też są obrazy Beksińskiego. Te dwie rzeczy złożyły się na pomysł dość szalony i taki trudny artystycznie. Spektakl, który miałby być osnuty na kanwie obrazów Beksińskiego. Szybko okazało się, że jest to właściwie opowieść o artyście, który czuje, myśli, przeżywa świat. Opowieść o jego życiu, nie żaden spektakl biograficzny. Praca nad tym spektaklem była właśnie taką podróżą przez Beksińskiego. Dzisiaj wiem o nim znacznie więcej niż wiedziałem na początku, albo znacznie mniej niż wiedziałem na początku, bo przecież też był to prowokator, bardzo dowcipny mistyfikator, człowiek o absolutnie niejednym obliczu, które czasami są ze sobą absolutnie sprzeczne. Więc znam tego biografię dobrze, ale czy go znam do końca jako człowieka, też jakby trochę chciałem pokazać w tym przedstawieniu, że to jest do końca niemożliwe. Jak w latach 70., tak Beksiński oczywiście już był, jeszcze może nie był znaną taką postacią, ale już się mówiło o Beksińskim, prawda? I mam taką gazetę Sztukę, która wychodziła, fachowe pismo, tak, w którym jest artykuł na temat, mniej więcej ten treść tego artykułu, bo nas chcieli, żeby Beksiński przestał malować, bo nie ma o tym pojęcia. I robi rzeczy okropne. Ja akurat, mnie te klimaty się bardzo podobały Beksińskiego. Moja droga jako malarza poszła, powiedzmy, tak, ja poszedłem swoją drogą. Ale klimaty Beksińskiego nosiłem w sercu zawsze. I potem te pierwsze Muzeum Beksińskiego w Częstochowie, już taki kontakt ten bezpośredni z tymi obrazami, bo nie tymi jakimiś tam jednostkowymi, ale mogłem zobaczyć trochę więcej tych obrazów, nie reprodukcje, tylko już oryginały. A to mnie ugruntowało w przekonaniu, że to jest kapitalny klimat. Tak? I w pewnym momencie, po 25 latach robienia teatru ulicznego, mówię tak, że można by zrobić taki spektakl teatru tańca. Spektakl, który powstał, nie jest takimi cytatami bezpośrednio z Beksińskiego, że mamy obraz. Nie, to jest ten obraz, to jest ten obraz, to jest ten obraz. Jest wybieranie pewnych elementów, pewnego klimatu. Myśmy współpracowali z Beksińskim już od 1983 roku. Przez 12 lat byliśmy jego marszandami, mieliśmy galerię w Paryżu. I tam żeśmy mu szereg wystaw najpierw w innej galerii, później w naszej galerii pokazywali. I powiedzmy, na koniec życia
chcemy, żeby to wszystko jakoś się znalazło w Polsce, żeby tutaj było udostępnione publiczności, która będzie to oglądała sobie. Wydaje mi się, że każdy z nas ma nieco inny obraz artysty. Moja historia kilkudziesięcioletnia od młodego studenta, który po raz pierwszy go widzi, po właściwie ten ostatni telefon. Cały czas mam w oczach obraz, kiedy przyjeżdżam do Warszawy, za każdym razem, wcześniej się umawiając telefonicznie i nigdy się nie spóźniałem i Beksiński widział mnie już jak wychodzę z metra i zawsze czekał już na mnie w uchylonych drzwiach z takim nieśmiałym, przepraszającym uśmiechem, jakby to on mi zabierał czas, a nie ja jemu. I muszę przyznać, że kiedy byłem tam chwilę po śmierci, po tej tragicznej śmierci, te drzwi były zamknięte, plombowane przez prokuraturę, to wtedy mnie to tak strasznie uderzyło, że już nigdy te drzwi nie otworzą się od wewnątrz i nie zobaczę tej jego serdecznej, nieśmiałej twarzy. Ja dzisiaj bym polemizował ze sobą i z tym, co napisałem zaraz po śmierci Beksińskiego, publikując ponownie tę rozmowę w mojej książce Hotel Europa, bo rzeczywiście wtedy ten jakby ta wstrząsająca wiadomość, że ktoś, kto ma tyle zabezpieczeń w domu, pada ofiarą kogoś, kto musiał do tego domu wejść, czyli że skoro tak się zabezpieczał, to musiał coś przeczuwać, prawda? Że coś może się wydarzyć. Dzisiaj bym ze sobą polemizował. Ja to wtedy napisałem rzeczywiście w takim poruszeniu tym zdarzeniem, poruszeniu tą śmiercią kogoś, kto był tak pełen intelektualnej pracy i kto był w nieustannym procesie, co było przejmujące. Nie, dzisiaj bym już nie mówił o przeczuciu. I to może jest zagadka Beksińskiego, że my go będziemy odkrywać. Po prostu, że ten rodzaj geniusza, który wszystko o sobie powiedział, powoduje, że możemy go w każdej epoce czytać inaczej. I inaczej patrzeć też na jego malarstwo w tej chwili już. A być może następne pokolenie, które będzie, w ogóle bez żadnego kontekstu będzie oceniało jego pracę, bez kontekstu biograficznego.